przy główce chciałbym siebie samego i nas wszystkich tutaj przestrzec przed przewidywaniem. Powołam się tutaj na filozofa, który kiedyś był bardzo znany w Polsce. Mówił, że przewidywanie przyszłości jest możliwe. Przede wszystkim dlatego, że przewidywanie tego rozwoju przyszłej wiedzy jest możliwe. Uwaga organizacyjna do twórców panelu to ta, że brakuje już w naszym gronie osoby płci żeńskiej. Sześć osób. Nie wiadomo. Ja nie myślałem istotnie, ale ja bym myślał, to nie jest taka rzecz, którą się należy nabijać. Prawda? Posiedzenie Instytutu Filozofii, Międzynarodowego Instytutu Filozofii w Bukareszcie, które się skończyło parę dni temu, toczyło się tak, że pani profesor filozofii z Wiednia, nie pomógł mi nazwiska, nie chcę przekręcać. Zwróciłem właśnie uwagę organizatorom na to samo. Dokładnie na to samo, że wśród mówców plenarnych nie było ani jednej kobiety. I naprawdę się zawstydzili. To się też zawstydza. Każdy myślałem, że ministra. Z powodów ryzykowności i przewidywań zredukuję swoje wystąpienie próby opisu czy diagnozy stanu filozofii w wieku minionym i w czasie obecnym, z czego można było oczywiście indukcyjnie wnioskować o tym, co może się stać w przyszłości, ale oczywiście z bardzo dużym znakiem zapytania. Opis tego, co dzieje się w filozofii, jest możliwy na bardzo różne sposoby i posłużę się czterema kategoriami, pojęciami, i pozostawię Państwu swobodę wpisania w te kategorie bardzo różnej treści. Część tej treści oczywiście postaram się przedstawić. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że w ciągu minionych kilku dziesięcioleci nastąpił proces, co bym określił mianem pluralizacji. Po drugie, jego deideologizacji z pewnymi zastrzeżeniami istotnymi. Po trzecie, odnosząc się tutaj do samej filozofii, do procesów przemian instytucjonalnych, ale także ich ideologii. I także do przemian w otoczeniu filozofii. Chciałbym powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo silnym procesem komodyfikacji, z którego najbardziej niebezpiecznym dla filozofii jest proces komodyfikacji wyobraźni ludzkiej. Za chwilę postaram się wyjaśnić, co mam na myśli przez ten fakt. I czwarta kategoria, która mi posłuży do opisu kondycji filozofii obecnej i tego, co się dzieje w przyszłości, to kategoria wzięta z Etienne de Laubertin, która się nazywa dobrowolna służalność. Teraz przechodzę do nadania treści tym kategoriom. Korzystam z obecności Jana Boleńskiego, który kiedyś w reakcji na publikację książki Marka Siemka w współczesnej filozofii napisał bardzo znaną polemikę. Występował tam w obronie tej filozofii, w imieniu której przed chwilą przemawiał, mówi filozofii analitycznej, całkowicie w tej książce pominięto. Wtedy byłem studentem, albo być może, że byłem asystentem, i pamiętam, że ten spór, jaki się toczył na łamach studiów filozoficznych, konstytuował dla mnie jak gdyby główną oś percepcji całej filozofii. To było takie albo-albo. Takich sporów filozofii oczywiście jest bardzo wiele na niższych poziomach, ale wtedy właściwie mieliśmy do czynienia z trzema wielkimi systemami filozoficznymi w naszym kraju. Właśnie tą filozofią egzystencjalną, czy kontynentalną, filozofią analityczną. W poprzednim wymiarze w Polsce znamy przede wszystkim w postaci filozofii nauki oraz Marxizm. Marxizm był już wtedy całkowicie skostniały i w tej debacie właściwie nie miał to zachowanie, nie liczył się, chociaż oczywiście działo się to w warunkach oficjalnej
chociaż zarazem wyłącznie rytualnej dominacji mężczyzn. Ten spór podział odszedł w przeszłość. Już niedługo został zastąpiony sporem, czy też fascynacją filozofów postmodernizmem. Jeden z obecnych profesorów kiedyś powiedział, że wszyscy byliśmy postmodernistami, ale teraz już przed nas prawie chyba nie znajdziemy postmodernisty. Niedługo potem wielu z nas było komunitarianami. Dowiedziałem się wczoraj od Magdy Środy, że to jest taka bardzo nierealna filozofia. I rzeczywiście ja myślę, że i ten spór między orientującym debaty filozofii, przynajmniej politycznej, społecznej, między liberalizmem a komunitaryzmem znacznie posłał. To, co chcę powiedzieć, to to, że ci nasi wielcy bogowie, którzy zazwyczaj z racji tego, że są zazdrośni i żądali właśnie takiego ekskluzywnego wyznawania, przeobrażają się powoli w licznych bożków. I my sami przeobrażamy się w wyznawców tych licznych bożków. Innymi słowy, pluralizacja dyskursu sprawia, że dyskurs się bardzo mocno różnicuje. Pamiętam, że ten spór, w którym brał udział Janek Morański, miał bardzo taki dla mnie, czy myślimy, że miał to robić, czy tam rzeczywiście o coś mocno chodziło, i temperatura tego sporu była bardzo wysoka. Teraz temperatura tych sporów, moim zdaniem, znacznie spadła i będzie, moim zdaniem, spadała w znacznie mierze w dalszym ciągu. Obniżenie tej ogólnej temperatury sporów, to zresztą może być z tym, że te spory się rozpraszają na bardzo różne dziedziny. Teraz komodyfikacja. Oczywiście związek z wielką przemianą, jaka dokonała się w naszym kraju, z tym, że staliśmy się częścią wielkiego systemu gospodarki rynkowej i w tym systemie nowe wartości stają się dużo bardziej ważne niż te wartości, do których my jesteśmy powołani, aby ich strzec i kultywować. Wartości, powiedziałbym, wewnętrzne, związane z tym, co z kultywowaniem wiedzy. Teraz wyobraźnia ludzka wypełnia się obrazami szczęśliwego życia, w którym wartość kultywowania wiedzy filozoficznej, mądrości schodzi na dużo dalszy plan niż wówczas. To sprawia, że miejsce filozofii w życiu publicznym staje się dużo skromniejsze. Komodyfikacja ma też wymiar instytucjonalny. To jest coś, o czym doskonale wiemy z naszego życia codziennego, ale my wiemy, że instytuty filozofii zazwyczaj są najbiedniejsze na uczelniach, mają najmniejszą liczbę studentów, mają najmniejsze subsydia dotacje w porównaniu z innymi. I to sprawia, że rola i znaczenie filozofii znacznie spada także na uczelniach. Pamiętam, że ja byłem studentem w czasach, kiedy każdy z różnych położeń, nie ideologicznych, każdy kierunek uczelni służył od filozofii i instytuty filozofii służyły jako właśnie dostarczyciele tego przedmiotu ideologicznego. Teraz to znikło. Co więcej, zostaje w coraz większej mierze zastępowane przez innego typu przedmioty, które filozofii miałyby zastępować. Ta komodyfikacja jednak najmniej dotyczy właśnie przemian wyobraźni ludzkiej. Człowiek wyobraża sobie siebie zupełnie inaczej niż ktoś, kto właśnie wczoraj Andrzej Grzegorczyk nam pokazał, tego szaleńca tęczącego, znajdującego w tym mądrość, przybierając sobie piękny pełnat finalny w klimatu. Takich ludzi jak Grzegorczyk wśród nas sensuje ich, tak sądzę. Z racji tego, że jesteśmy elementami jednego systemu, to w sposób radykalny stanowczy nie może. Tym bardziej się Grzegorczykowi należą spowodowania za to, że w tym, kim był, pozostał do chwili obecnej. Ostatnia kwestia, może najmniej może istotna, chociaż mająca znaczenie także na temat w ramach uczelni, to przypomniana kategoria Etienne de la Boetie, to była dokonana służalność.
Mam tutaj na myśli postawę świata publicznego, społecznego w stosunku do filozofii i do kleru, do religii, do kościoła, nie do religii. Pamiętam, uczestniczyłem w intensywnych składach na temat teologii na Uniwersytecie Wrocławskim, który nie ma wydziału teologii w przeciwieństwie do innych uczelni w naszym kraju. I pamiętam, że wśród tych sporów, jakie wtedy się toczyły, ważną kwestią było to, że żadna dyscyplina, żaden sposób myślenia, jak tylko teologicznie, jest w stanie uzupełnić ten ładunek wiedzy, jaki oferują studentów, tylko dzięki teologii będą mogli głębiej zrozumieć świat, w którym żyjemy. Mi się zdawało zawsze, że to filozofia jest z tego, a nie teologia. Ale ówcześni decydenci byli zdania przeciwnego, opowiadam się za teologią. Ja to składam na kartę tego, że właśnie mam do czynienia ze zjawiskiem tej dobrowolnej służalczości wobec Kościoła, wobec której argumenty racjonalne i zdrowy rozsądek schodzą na plan dalszy. Nie będę tego rozwijał dalej. Następuje zatem głęboka zmiana obrazu filozofii, ale moim zdaniem nie zawsze jest to zmiana niekorzystna dla niej. I ani Janusz Palikot, ani Jarosław Gowin te filozofii bardzo nie zaszkodzili. Za niewątpliwy sukces uważam fakt, że Wilgowia pani Sobiankowa zaczęła studia zaoczne z filozofii na Polsce. Że w rodzinie zastępczej, Sorajukowa studiuje filozofię. Tak. Akurat pamiętam odcinek, w którym doszło do świętego Tomasza. W rodzinie zastępczej Majka wyszła za filozofa, który posługuje się filozofią jako narzędziem terapeutycznym w stosunku do postępowego. Filip, znany ze swoich podobań do materialnych, promując swoją neoliberalną filozofię, nieustannie prowokuje dyskusję na temat sprawiedliwości społecznej. Zwłaszcza, że to jest wielki postęp. Przypomnę także akcesjowo polskiej kinematografii, w którym Cezary Pazuro, pospolity przestępca, kończy doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, nauczycielskiej pracy jednego doktora, który nauczył etyki na uniwersytecie, ale doradził sobie pisanie prac magisterskich. A zatem, żartuję, ale to jest moim zdaniem niewątpliwy sukces, że filozofia przedostała się do mediów, do niektórych produkcji tego typu, które tu zmiotowałem, czy nie Rodzina Zastępcza, czy Rancho. I dużo efektywniej dochodzi do świadomości społecznej niż dzięki naszej pracy.